Cześć. Stojąc na pięknym, wielopoziomowym parkingu przy Targach w Kielcach, zapraszam Was serdecznie na 31. odcinek praktycznej nauki jazdy. I co w tym odcinku? Poruszę takie tematy jak bezpiecznie wyprzedzać, co to znaczy bezpieczne wyprzedzanie, jak przejeżdżać tory kolejowe w mieście w dużym korku, czy jazda wolno oznacza na pewno jazdę bezpieczną, tragiczne konsekwencje nieuwagi na przejściu dla pieszych, zdradliwy zjazd z autostrady i na końcu przypomnę Wam, jak się tworzy korytarz życia, zwłaszcza na drogach wielopasmowych. I jeszcze ciekawostka, zmieniłem trochę formułę filmu, to znaczy na początku nie będzie tych plansz, napisów informujących o tym, jaki wątek będzie poruszany. Dzięki temu będziecie mieli być może trochę zabawy, starając się odgadnąć, co autor miał na myśli, filmując dane zdarzenie na drodze, zanim chwilę później to zdarzenie skomentuje. Więc myślę, że będzie to dzięki temu dla Was ciekawsze i serdecznie zapraszam do obejrzenia. A szczególnie co kogoś, kogo się ufa, komu się ufa. Przede wszystkim to członkowie rodziny, to byłby najlepszy sposób, aby zachęcić właśnie osoby starszego do zaszczepienia. Innym problemem jest, który jest także kości drogoższy, to jest mobilne punkty szczepień, wiem, że dzisiaj dopiero czy... Słuchajcie, dlaczego zrezygnowałem z wyprzedzania tego samochodu? A dlatego, że kiedy zaczynałem już wyprzedzać, zobaczyłem, że leży coś dziwnego na drodze i że on będzie mógł chcieć to ominąć. Diabli wiedzą, którą stroną. A i w tej sytuacji lepiej nie ryzykować. Pamiętajcie, wyprzedzanie to jest jeden z najbardziej niebezpiecznych manewrów. Jeśli można zminimalizować ryzyko przy wyprzedzaniu, to trzeba to robić, więc odczekałem, zrezygnowałem z tego wyprzedzania, żeby nie generować potencjalnie niebezpiecznej sytuacji z uwagi na tę przeszkodę na drodze. Zobaczcie, jakie ładne zachowanie tego kierowcy przede mną. Widzi, że jest zablokowana droga za przejazdem kolejowym, więc nie wjeżdża na przejazd kolejowy, nie będąc pewnym, czy będzie mógł z niego zjechać, zanim pociąg się nie pojawi. Więc bardzo ładne zachowanie i bardzo dojrzałe. I takiego zachowania oczekuję właśnie po Was, czyli moich uczniach, że tak żartem powiem. Wbrew pozorom takie wolno jadące samochody stanowią większe zagrożenie dla bezpieczeństwa niż normalnie jeżdżący kierowcy, po 5 kilometrach ciągnięcia się z takim samochodem człowiek już czasami nie wytrzymuje nerwowo i wyprzedza go w miejscu, które nie jest zbyt bezpieczne, tak jak to zrobił ten przed chwilą. Ryzykował, ale tak psychologicznie rzecz biorąc tego rozumiem. Najgorzej robi ten, co jedzie przede mną. Tak się cacka z tym każdym zakrętem. Rozumiem, że nie każdy może się czuć komfortowo przy jeździe po zakrętach, ale jak się nie czuje i widzi w lusterku, że ciągnie się za nim około 10 samochodów, no to powinien zjechać gdzieś tam sobie na pobocze od czasu do czasu i przepuścić tych normalnie jadących kierowców. Dodam jeszcze, tak zupełnie poważnie i bez złośliwości, że jeśli ktoś nie czuje się pewnie w jeździe szybszej na zakrętach, to również na odcinku prostym nie powinien szybciej jeździć, bo naprawdę jakiekolwiek zawahanie w tym kierunku ruchu na skutek na przykład konieczności ominięcia czegoś, to może spowodować tragiczne konsekwencje, jeśli ktoś nie umie jeździć szybko po zakrętach. Jeżdżąc po takich zakrętach, nie patrzcie tuż przed maskę, tylko patrzcie daleko przed siebie, na gdzieś tam koniec zakrętu, który widać. No dzięki temu
wiecie, co was będzie czekać za kilka sekund i odpowiednio do tego możecie tor jazdy sobie wybrać, na przykład prędkość. Na chwilę się zagapiłem na cenę paliwa i przejechałbym gościa na przejściu dla pieszych. Czyli o mały włos dopuściłbym się największej zbrodni, jakiej może dopuścić się kierowca. Jak to trzeba zawsze uważać na to, co się dzieje na drodze, a nie gdzieś tam się rozglądać za cenami paliw czy innymi rzeczami poza drogą. Dobra, tam się kończy pas, więc już nie będę na trzeciego czy na czwartego się tam wciskał, tylko grzecznie się tutaj przytuliłem za tą ciężarówką. Dlaczego zjechałem z tej głównej trasy? Ano dlatego, że mapy Google mnie ostrzegły. Normalnie bym jechał prosto, ale parę minut temu pojawiła się informacja, że tam jest jakieś spowolnienie ruchu, więc proponuję inną, szybszą trasę i to jest właśnie ta trasa. W tej chwili, tuż przed skręceniem, sprawdziłem tak z ciekawości, jaki byłby czas na tej głównej trasie i tam już nie kilka minut spowolnienia, tylko kilkanaście minut i ikonka wypadku drogowego. Więc pewnie gdybym jechał bez Google'a prosto, jakby po staremu, bo według mapy papierowej, czy tam pamięci, to bym chwilę później gdzieś tam się pewnie zatrzymał w jakimś większym zatorze i kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt minut na to stracił. A tak to odpukać, na razie jadę cały czas. Jaki to dosyć niebezpieczny zjazd z drogi szybkiego ruchu. Polega jego niebezpieczeństwo na tym, że ograniczenie prędkości do 40 związane z faktem, że tamten zakręt był dosyć ostry, no to było praktycznie już na samym zakręcie, którego dotyczyło. Więc jakby ktoś zjeżdżał bardzo pomału redukując swoją prędkość przy tym zjeździe, no to mógłby zostać na końcu tego zjazdu właśnie na tym ostrym zakręcie mocno zaskoczony. No to pojazdy się rozjeżdżają na boki. Ci z lewego pasa na lewo, ci z prawego pasa na prawo, tak? Dokładnie tak. A jeśli mamy więcej niż dwa pasy? Jeśli mamy więcej niż dwa pasy, no to podobnie również na boki. To jest trudno wytłumaczyć, ja wiem. Tak. Ale proszę próbować, bo inaczej nie oddam tego. Na boki tworząc również przejazd na pojazdy przygotowywane. Ale w którym miejscu? Jeśli mamy na przykład trzy pasy, to w którym miejscu? Z prawej strony. Znaczy tak po środku, można powiedzieć, pomiędzy pasami. Ale tworzy się. Między którymi pasami? No pomiędzy prawym a wewnętrznym. Pomiędzy prawym a wewnętrznym to nie jest dobra odpowiedź, panie Adrianie. Jeśli mamy więcej niż dwa pasy, to samochody z pasa lewego zjeżdżają skrajnie w lewo, a kierowcy z pozostałych pasów zjeżdżają na prawo, więc ten korytarz życia tworzy się między lewym pasem a pozostałymi, więc to nie jest dobra odpowiedź, panie Adrianie. A no właśnie, ten człowiek, który zadzwonił do radia, miał wyraźny problem z powiedzeniem, jak się tworzy korytarz życia, czyli przypomnę to miejsce, przez które powinna bez problemu przejechać, dojechać do wypadku w korku karetka pogotowia, czy straż pożarna, czy policja. W istocie sprawa jest bardzo prosta. W Polsce jeździmy po prawej stronie, więc bierzemy prawą dłoń i tą prawą dłoń rozszczepiamy, znaczy oddzielamy kciuk od reszty. Ten kciuk symbolizuje nam lewy pas, skrajny lewy pas,
a te pozostałe palce symbolizują kolejne pasy do prawego włącznie. Powiedzmy w drodze, na drodze trzypasmowej wyglądałoby to tak. Lewy pas, zaraz może tak to zrobię, lewy pas, środkowy i prawy. I ta przerwa tutaj symbolizuje korytarz życia, czyli korytarz życia zawsze tworzymy od między skrajnym lewym pasem, a pozostałymi pasami. No i cała filozofia.